Siemanko, witam w moich Simsach. Dzisiaj oczywiście kontynuujemy rozgrywkę w naszej rodzinie YouTuber. Jak widać, postanowiłam postawić naszym Simom jakiś sensowny domek. Nie wygląda on jakoś super ekstra, bo nie jestem mistrzem budowania. Ja w ogóle dosłownie kilka godzin grałam w Simsy 4 ogólnie przez całe swoje życie, więc nie spodziewajcie się po mnie jakichś nie wiadomo jakich budowli. No ale się starałam, myślę, że to się tutaj liczy. Dobra, w każdym razie chciałam wam zrobić dzisiaj taki mały house tour, żebyście zobaczyli, jak wygląda ten domek na początku odcinka. Tę część domu, czyli kuchnię połączoną z salonem, już zaczęłam robić w poprzednim odcinku, gdzie był filmik o tym, czego nienawidzę w Movistar Planet, no i w tle widzieliście właśnie proces budowy tego domku. Jak widać, tutaj jest taka zwykła dosyć kuchnia, znaczy starałam się, aby ona była taka stylizowana na, jejku, z tych dodatków takich wakacyjnych bardziej. Oczywiście barek, no ja sobie nie wyobrażam domku bez barku. No i tutaj nam się ta kuchnia elegancko łączy z salonem, który również jest w takim stylu właśnie wakacyjnym. Tutaj jak widać są pewne drzwi, na pewno nikt z was nie zgadnie, do którego pokoju one prowadzą, ale o tym później. Przejdźmy tymczasem do mojego pokoju. Tak wygląda moja sypialnia, tutaj jak widać jest moje łoże. Tutaj możecie zauważyć na tym stoliczku bryłę węgla, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale na Śląsku jest praktykowana taka tradycja, żeby, wiecie, spać sobie z węglem obok łóżka. No i tutaj jak widać mamy jakieś biureczko z komputerem, żeby nasza Simka mogła zostać youtuberką. Współpraca z Diablo już weszła dobrze. No i tu jakaś komoda, lustro. Możemy sobie przejść teraz do łazienki. Tutaj natomiast mamy taki bardzo bogaty styl, wręcz jakbym widziała jakiś arabski hotel czy coś. Możemy przejść teraz do tych drzwi. To jest pokój Glitcha Matiego. Tutaj możemy zobaczyć jego karmidełko. Ej, dobra, przepraszam. No i tutaj ma... Tutaj mu postawiłam takie prowizoryczne stanowisko komputerowe, żeby również mógł zostać youtuberem tak samo jak i. W sumie ten pies ma bardzo podobne umaszczenie do mojej Luny, więc no, to jest Luna. Okej, myślę, że domek wam już przedstawiłam w miarę. Możemy teraz przejść do ogrodu, ponieważ ogród też zrobiłam. Tutaj jest basenik w kształcie serduszka, ponieważ no w czymś trzeba Simów topić, więc taki sobie oto ładny basenik zrobiłam. Obok jakieś leżaczki z parasolem, jest tu grill, oczywiście ognisko. Myślę, że to ognisko tutaj obok tego drewnianego stołu i tych drewnianych leżaków to jest bardzo zły pomysł, ale jak będzie pożar, to przynajmniej będzie ciekawie. Jest tu chyba wanna z hydromasażem, to się nazywa. Podobno można w tym robić jakieś ciekawe barabara. Dlatego to tu dałam. To jest cmentarzyk, ponieważ no myślę, że bez zabijania w tej serii się nie obejdzie, więc tutaj będę wstawiała sobie nagrobki Simów, którzy staną się moimi ofiarami. I jeszcze mamy jedną rzecz do pokazania. To jest buda dla Glitcha. No i myślę, że wam przedstawiłam cały domek. Jest on oczywiście jednopiętrowy, bo no jak już wcześniej wspominałam, ja tutaj... Jednak to nie koniec zmian, ponieważ pozmieniałam naszych Simów. Zmieniłam sobie tutaj strój oficjalny razem z makijażem. O, zmieniłam też strój kąpielowy, no bo jak widzieliście na poprzednim odcinku był to krasnal. Aha, to zostawiłam. Następnie mamy strój na zimną pogodę. I tutaj postanowiłam zrobić taką typową Barbie, wiecie, biały kozaczek, długie blond włosy, różowy makijaż, gołe nogi, co z tego, że jest minus 20 stopni. Teraz sobie możemy zobaczyć Mateusza, jak go... Jezus, co on ma z oczami? Ej, ja się tutaj chyba bawiłam oczami i mu zostawiłam takie... Może mu to zmienię. U Mateusza już zmieniłam dużo, dużo więcej rzeczy. Zrobiłam tak, żeby Mateusz był bardziej podobny do tego, jak wygląda w realu. Razem ze strojem, bo strój też zmieniłam, no i nie ma chyba skóry niebieskiej, więc to jest też dosyć duża zmiana. Następnie mamy oficjalny strój, tutaj zrobiłam takiego, no... No nie wiem, jak to ma znać. O Jezus Maria!
jak. Później mamy do spania, dość taki zwyczajny. O Boże, tutaj zaszalałam, zrobiłam takiego, wiecie, Alvaro, jakiś strój a la policjant, złoty zegarek, złoty tutaj kolczyk, okularki przeciwsłoneczne, no. Kąpielowy, na gorącą pogodę, o Jezu, ten strój wygląda genialnie. No i jest strój zimowy, jakiś taki, no na święta po prostu. Zobaczmy może na wasze potrzeby. Wszyscy macie zielone paski. Śpi, ale ekstra. Pływaj na gozy. O Jezu, dobra, zróbcie to, tak? To jest świetny pomysł. Ty się zmieniłeś w syrenę. Jakie H2O. O matko, sztos. O, tutaj widzę, dusza youtubera się odzywa. Co ty chcesz robić? Graj w grę Simowie na zawsze. Ona chyba będzie grała w Simsy 1, nie? Tak. Co to jest za genialne zdjęcie w ogóle? Halo, czy są tutaj jeszcze jacyś goście? Bo oni sobie już chyba poszli. Ale jest tu służba. Mateusz, ty możesz chyba do niego zarywać, co? O, on jest flirciarski, dobre. Rozmawiaj o miejscowych łowiskach. Zapytaj, czy jest syreną. Zapytaj o zawód. Ciekawy, jaki masz zawód. Czy ty grasz teraz? Co ty robisz? Weź ty... Nie wiem, mnie chłopaka albo dziewczynę, pójdź na dwie randki, dobra. Może do Summer zadzwoń sobie i sobie spędźcie razem czas. Może to będzie jakiś początek ciekawej znajomości. Summer Holiday zaraz tu będzie, no to Jezu, ale szybko ona tu jest, matko. Dobra, ubierz się może najpierw. Ty też się ubierz, znowu na komputer idziesz. Czemu oni cały czas na komputer idą? Ty, Karyna, chodź tutaj. Przyjazne powitanie. Rozmawiaj o ciepłej pogodzie. Pochwal wygląd może, tak na początek. Zapytaj, czy jest w związku. Wręcz romantyczny. Dobra. Podaruj mu rybę. O, wychwalaj zalety wegetarianizmu. Narzekaj na miejscową młodzież. No czemu ty idziesz na komputer? Jezu, ja wam usunę te komputery stąd, serio. Ona chce z nią porozmawiać, a ta na komputerze siedzi, Boże. Jezu, co tu się dzieje? Jakieś serduszka. O matko, Mateusz, ale tutaj podrywy. Wręcz róże. O, pochwal wygląd. Ucałuj dłonie, co? Pierwszy pocałunek, tak szybko, bez przesady. Poproszę o pokazanie stroju. No, fajnie. No, pochwal wygląd. Dobra, zobaczmy, co się dzieje u... Umieć w wyposażeniu i... To tak samo. Gadka na podryw. Okej, niech będzie. W sumie oboje tu teraz flirtują. Ale nie chciałabym, żeby Mati właśnie był z nim w związku, bo on ma całkiem inną aspirację. Więc Mateusz, ty może się zajmiesz teraz czymś innym. Nie będziesz tutaj flirtował mi. O, rozpal ognisko może. Czemu na grillu można robić jakieś mikstury ziołowe? Aha, ona po tableta pewnie idzie. Ja ci już go chowam. Nie ma. Możesz ewentualnie na węgiel sobie popatrzeć. O, kąpać się idziesz. Dobra. Ale ona ładnie wygląda. Ale ślicznie jej w tym. Wszyscy pływają. Fajnie, podoba mi się to. A ty tutaj z tym ogonem syrenim. Co ty robisz? Wejdź teraz tu. Ale ekstra, dobra, dajmy sobie różowe, tak jak basen. Wejdź nago, tak, zrób to. Ja muszę pobrać na następny odcinek tego moda, żeby cenzura znikła. To jest bardzo dobry pomysł moim zdaniem. Co ta służba w ogóle tutaj będzie robić? Bo ja w sumie nie wiem. Daj klucze do rezydencji? Dobra, zrób to potem. No, flirtujcie sobie tutaj. Pierwszy pocałunek, o tak. O. Ślicznie. Oho! Chyba właśnie o tym wspominałam. Jezu, ile to będzie jeszcze trwało. Czy w tej wannie jest tak gorąco? Czy to Aneta jest tak rozgrzana? To podstępne pytanie, bo prawdą jest jedno i drugie. Oho! Dobra, poszedłeś spać? Poważnie? W tym jego pokoju, Boże, ale to jest śmieszny widok. Dobra, i myślę, że na tym prześlicznym, przesłodkim widoku śpiącego Mateusza mogę już zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. W następnych filmikach z serii Simsów będę oczywiście kontynuować romantyczną relację mnie z Summer Holiday. No ale pewnie na tej relacji się nie zakończy, bo jak wiecie, mam tutaj aspirację nieuleczalna romantyczka, czy jakoś tak. Więc no, pewnie polecą jakieś zdrady i tak dalej. Zobaczymy. No i co? Bardzo dziękuję wam za obejrzenie. Do następnego i pa 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 pa.